witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj w ramach Vlogtobera będzie kolejny film stacjonarny. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o moim mieście, o tym jak się mieszka i jak się dorastało w małym mieście. Myślę, że taka historia będzie dla Was interesująca. Chciałabym też nadmienić, że kolejny film, czyli Vlogtober 5, będzie już daily vlogiem, więc jeżeli czekacie na vlogi, to troszeczkę jeszcze więcej cierpliwości i jutro będzie vlog. Jeżeli oglądacie mnie regularnie, to pewnie dobrze wiecie, że mieszkam w Redzie. Jest to miejscowość położona niedaleko Turmiasta, około 15-20 km mam do Gdyni i znajduje się ona w tak zwanym Małym Trójmieście, Koszubskim. Ja mieszkam w Redzie od pierwszego roku życia. Przeprowadziłam się najpierw z rodzicami do dziadków, a potem już do naszego mieszkania. I muszę przyznać, że bardzo lubię swoje miasto. Reda jest małym miastem, ale bardzo szybko się rozwija. W latach 90. miała około 14-15 tysięcy osób zameldowanych. Na początku lat 2000 było to około 17 tysięcy, a w tej chwili ma ponad 25 tysięcy, blisko już 26. Więc jak widzicie, miasto naprawdę prężnie się rozwija. Dodatkowo w 2001 roku, dokładnie 1 lipca, powstała moja parafia i też rozpoczęła się w moim życiu pewna przygoda, ale o tym jeszcze później napomknę. Od wczesnego dzieciństwa bardzo lubiłam swoją miejscowość, ale nie wyobrażałam sobie, że będę tutaj mieszkać na stałe. Zawsze myślałam, że wyjadę do jakiegoś większego miasta, ale jak widzicie, na razie tutaj zostałam i w chwili obecnej nie planuję przeprowadzki. Jak byłam w podstawówce, Reda była naprawdę małą miejscowością, tak jak już wspomniałam, i praktycznie nic tutaj się nie działo. Co prawda była dużo lepsza baza sklepów, bo w tamtym okresie były zarówno sklepy odzieżowe i sklepy obuwnicze i praktycznie każde zakupy można było zrobić w Redzie. W tej chwili tak nie jest, ale o tym opowiem również później. Mimo wszystko nie było tutaj żadnych atrakcji kulturalnych, praktycznie nic się na mieście nie działo, więc troszeczkę się jako dziecko nudziłam, nie będę tego ukrywać. W 2001 roku rozpoczęłam gimnazjum i tak jak już się pewnie zorientowaliście, zbiegło się to z powstaniem mojej parafii. I muszę przyznać, że wtedy bardzo dużo w moim życiu się zmieniło, bo z jednej strony poznałam fantastycznych ludzi w nowo utworzonej parafii i wtedy ta parafia była bardzo mała, bo jeżeli dobrze pamiętam, liczyło około 4000 czy 5000 osób, więc praktycznie każdy się znał, jeżeli ktoś chodził regularnie do kościoła. Dodatkowo chodziłam również do grupy osób niepełnosprawnych i tam były różne niepełnosprawności w tej grupie i też spędzaliśmy bardzo fajny czas, chodziłam na tańce, o czym mam też nagrany materiał i dużo wokół mnie się działo. Niestety w tym momencie, kiedy byłam nastolatką, nie byłam grzecznym dzieckiem, to trzeba przyznać. Miałam dość ciekawy charakterek i potrafiłam nieźle nabroić, zrobić jakąś fajną akcję i niestety w tym momencie zaczęły wychodzić na jaw takie niefajne cechy małego miasta, ponieważ jak mamy plus tego, mieszkając w tak małym mieście, że większość osób znamy, kojarzymy, mówimy cześć, mówimy dzień dobry, rozmawiamy, kiedy wychodzimy po chleb, niestety z drugiej strony są tego ogromne minusy, bo jeżeli, nie wiem, chociażby uciekłam z lekcji w liceum, to za 15 minut moja mama o tym wiedziała, bo ktoś uprzejmie już to doniósł. Jeżeli, nie wiem, zrobiłam coś na jakimś tam spotkaniu, tak samo moja mama od razu miała telefony, że o, Magda robi to i to, albo Magda była widziana tam i tam. Niestety w małych miejscowościach poczta pantoflowa bardzo szybko działa. W tym okresie spotkałam również jeszcze jeden duży minus małych miejscowości, a mianowicie to, że bardzo często powstają grupy osób, które nie mają kontaktu z większymi miejscowościami, nie są otwarte na różnego rodzaju poglądy i sposób życia i są zamknięci w swoim hermetycznym świecie. Jeżeli od 10 lat wszyscy robili tak samo, czy od 20, to my też powinniśmy tak robić. To mnie właśnie zawsze bardzo wkurzało, w szczególności po wielu, wielu latach już właśnie w tej grupie osób niepełnosprawnych, bo dużo osób miało tam poglądy w stylu, jak jesteś osobą niepełnosprawną, no to będziesz siedzieć w domu, nie masz o studiach, nie masz o pracy, studia są przecież w Gdańsku, jak ty sobie to wyobrażasz, będziesz po prostu na rencie, nic w życiu nie będziesz robić. I powiem wam szczerze, że to był taki moment, kiedy chciałam się z Redy wyprowadzić, bo wiedziałam, że nie taką przyszłość dla siebie chcę, ale w tym momencie
przyszła do mojego życia wspólnota, do której dołączyłam, poszłam na studia i na początku planowałam w ogóle na studia wyjechać. Chciałam wyjechać albo do Warszawy, ale moim pierwszym wyborem był Lublin. To jest ogólnie bardzo śmieszna historia, ponieważ 3/4 moich dziadków pochodzi właśnie z okolic Lublina i kiedy tak myślałam o tym, żeby tam wyjechać na studia prawnicze, to wiecie co? Miałam takie wrażenie, że wracam do korzeni, właśnie mojej rodziny, ale później pojechałam na Uniwersytet Gdański zobaczyć wydział i powiem wam szczerze, że z miejsca się zakochałam i już nie chciałam wyjeżdżać. Pomyślałam sobie, że być może po studiach wyjadę, ale potem zdarzyło się coś, co tak naprawdę zmieniło mój cały światopogląd. W momencie, kiedy zaczęłam chodzić do wspólnoty, zaczęłam chodzić na studia, później podjęłam tutaj pierwszą pracę, pokochałam to miasto na nowo. Odcięłam się od toksycznych ludzi, zaczęłam się zadawać tylko z ludźmi pozytywnymi. Stworzyłam takie swoje grupy znajomych, w których czułam się fantastycznie. Zrozumiałam, że w tym mieście są ludzie, którzy mnie kochają, którzy sprawiają, że mam fajne, ciekawe życie. I w momencie, kiedy na przykład nie mogłam sama wychodzić z domu, zawsze mogłam na kogoś liczyć. Kolejny plus małego miasta. Dlatego stwierdziłam, że warto było przeżyć ten trochę mroczny czas, kiedy czułam się niezrozumiana w tym mieście, kiedy czułam się nie do końca pasująca, a w tym momencie czuję się w 100% radzianką i uważam, że małe miasto jest super. Jeżeli chodzi w tym momencie o moje życie w Redzie, jest naprawdę fajnie. Na razie nie zamierzam się nigdzie wyprowadzać. Mam tutaj swoich znajomych, mam rodzinę, czuję się świetnie. Mam tak naprawdę wszystko pod ręką, bo niestety przemysł lokalny upadł i w Redzie nie kupicie ani ubrań porządnych, dobrej jakości, ani butów, nie ma żadnego sklepu obuwniczego. Te dźwięki to guzik, nie zwracajcie uwagi. Więc tak naprawdę na wszelkiego rodzaju zakupy trzeba jeździć, ale ja mam chyba około 2 km do Auchan, gdzie jest cały centrum handlowe i wiecie, że bardzo często kupuję tam ubrania, buty i torebki, nie mam z tym problemu. Tak samo można bez problemu dojechać do Gdyni, do Riviery, tam również wyposażycie się we wszystko. Dodatkowo w Riviere jest większość sklepów, które są chociażby w Warszawie. Brakuje tak naprawdę nam tylko i wyłącznie Bath & Body Works, żeby było wszystko. Mamy tutaj Trójmiasto na wyciągnięcie ręki i chociaż w lecie czasami jest ciężko, bo niestety przez Redę przebiega jedna z głównych tras na Hel, więc wszystko, całe miasto stoi w lecie w korkach, ale mimo wszystko bardzo dobrze się tu mieszka, bo wszędzie jest blisko. Jest blisko do Trójmiasta, jest blisko nad morze, jest blisko na Półwysep Helski. Tak naprawdę mamy pendolino z Gdyni do Warszawy, które jedzie około 4 godzin, więc można wsiąść rano i od tak naprawdę godzinie 11 i 12 być w Warszawie i spędzić tam cały dzień. Dodatkowo mamy jedną z najlepszych stacji PKP, czyli Gdynię. Pewnie zdziwicie się, dlaczego jest to najlepsza stacja. A to dlatego, że w Gdyni mamy połączenia na całą Polskę. Jest to trochę taki węzeł i przez Gdynię wiele pociągów przejeżdża, z Gdyni wiele pociągów startuje, zarówno do Warszawy, do Krakowa, do Katowic, do Zakopanego. Jest nawet pociąg właśnie relacji Gdynia-Zakopane, którym też miałam przyjemność jechać i przez to mamy bardzo dobrą komunikację. Mamy również bardzo dobrze dostosowaną komunikację miejską, zarówno w Małym Trójmieście, jak i w Dużym Trójmieście. Ogólnie Gdańsk bardzo szybko wymienił też nawet tramwaje na niskopodługowe, więc równie dobrze tramwajami mogłabym jeździć. Łatwo tutaj też znaleźć pracę z powodu Trójmiasta, więc ofert tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Dużo ludzi też pracuje właśnie w Trójmieście i mieszka w Redzie, sobie dojeżdża, czy też w Rumi. I mam tak naprawdę idealny konsensus, bo zobaczcie. Z jednej strony mam wielkie Trójmiasto, w którym mogę złapić wszystko, mogę pójść na wiele imprez kulturalnych, były nawet koncerty Ich Troje, czasami są spotkania nawet youtuberów w Trójmieście, wszystko czego sobie zechcecie. Są były mecze siatkarskie, nawet właśnie na Ergo Arenie, jest festiwal rockowy co roku w Gdyni, więc wszystko tutaj możecie zobaczyć. Z drugiej strony macie plus mieszkania w małej miejscowości. Jeżeli nie jest to okres wakacyjny, nie ma tutaj aż tak dużej ilości korków, chodzi oczywiście o samą Redę, wszystko macie blisko, możecie pójść na codzienne zakupy do Lidla, do Biedronki, do Polo i
Tak samo mamy Pepco, mamy wiele, wiele takich sklepów typu Rossmann, w Rumie jest również Hebel w tej chwili, w Rumie jest Natura, w Wicherowie jest Natura, więc wszystko w okolicy sobie dostaniecie. Wychodząc na miasto możecie czuć się bezpiecznie, bo Reda jest naprawdę bardzo bezpiecznym miastem. Dzieci się u nas bawią na podwórkach, grają w piłkę na boiskach i nie staracie się puścić, bo jest po prostu bezpiecznie. Dodatkowo znacie swoich sąsiadów, znacie osoby ze swojego osiedla. Wychodząc pod chleb, tak jak już wcześniej wspomniałam, możecie sobie porozmawiać z sąsiadami i jesteście odcięci od tego takiego pędu wielkiego miasta. A jeżeli chcecie zasmakować tego pędu, wystarczy 20 minut, maksymalnie pół godziny i jesteście w którym mieście. Dodatkowym plusem Redy jeszcze jest fakt, że jest ona bardzo dobrze dostosowana, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Nie licząc oczywiście naszego dworca, który jest kompletnie niedostosowany. Co prawda dworzec jest teraz w przebudowie, ale o tym wam powiem kiedy indziej, pewnie pokażę na jakimś vlogu. Ale jeżeli chodzi o chodniki, tutaj praktycznie nie ma żadnych wysokich krawężników. Na wszystkich trasach, które gdzieś tam codziennie przemierzam, znam tylko jeden wysoki krawężnik, który muszę mijać. Chodniki są nowoczesne, jest to kostka albo po prostu takie bardzo równe płyteczki, po których jeździ się fantastycznie. Większość rzeczy jest na płasko albo z podjazdami, nie ma progów w sklepach. Mamy, tak jak mówiłam, dużo supermarketów z automatycznymi drzwiami, więc nie mam problemu, żeby gdzieś tam zrobić zakupy. Urząd miasta również jest dostosowany, poczty są dostosowane. Nawet szewca jest w miarę dostosowany. Mamy takiego dobrego pana szewca, o którym wam kiedyś opowiadałam, który też zna całe miasto i którego bardzo fajnie się naprawia obuwie. Więc wszystko tutaj mamy i powiem wam szczerze, naprawdę jako osobie niepełnosprawnej bardzo dobrze mi się tu mieszka. Dlatego na razie nie zamierzam się wyprowadzać. Mam nadzieję, że ten film przypadł wam do gustu. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, zapraszam was na mój profil na Patronite. Mam nadzieję, że ustawiłam ciekawe nagrody. Pierwszy próg jest charytatywny, więc spróbujmy zrobić razem coś dobrego. Wszystkim patronom, którzy postanowili mnie wesprzeć, bardzo serdecznie dziękuję za to zaufanie oraz za wsparcie. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!